Siemaneczko, witajcie. Poszukiwacze przygód. Archeolodzy. Może nie tak niszczące jak Lara, ale... Może się jakoś dogadamy. Idziemy do sklepu. Przybywasz do misji w poszukiwaniu zbawienia czy tajemnic? Nie jestem pewna. Może po trochu jednego i drugiego. Młodzi mogą sobie pozwolić, by życie mijało im przed oczami. Sama kiedyś taka byłam. Po prostu dryfowałam. I tak trafiłaś tutaj? Ha? O, w pewnym sensie. W pewnym sensie. Mogę ci coś poradzić? Dokonaj wyboru, nim zostanie dokonane za ciebie. Trochę enigmatyczne. Interesuje cię handel? Pokaż mi swoje towary. Najpierw my sprzedamy to, co możemy sprzedać, czyli rudę złota. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Na pewno będziesz zadowolona. No tak, no bo ci sprzedaję, więc... Co my tu mamy? Tłumik do karabinu. Ale to tylko do tego, tak? Więc kupujemy ten karabin. Kupujemy ten tłumik. Na pewno będziesz zadowolona. Jeśli czegoś ci trzeba, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Czy ktoś tu jeszcze coś wyziął? Nas tutaj, kiedy byłem chłopcem. Na wakacje? Prace badawcze. Zajmował się kamiennymi monumentami Inków. To było raczej hobby. Nie miał formalnego wykształcenia. Wygląda na interesującego człowieka. Był interesujący. O, przykro mi. Nie szkodzi, nie szkodzi. Pomyślałem, że wrócę tu po jego śmierci. Może spróbuję dokończyć to, co zaczął. Wiem, jak się czujesz. Skończyło się tak, że zostałem. Jest w tym mieście coś, co przyciąga ludzi i zatrzymuje ich tu. Jest jakiś monolit. Okej. No to my się tam musimy wybrać. Znalazłaś już coś? Przyjaciółka Abby wspomniała o krypcie, która jest przy bibliotece. Dołączę do ciebie na miejscu. Wieś flagi. A to ciekawe. Dawno nie mieliśmy takiego questu. Questa, przepraszam. Może to jest gdzieś tam. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Aha, tu się możemy chyba zaczepić po prostu na linię. Na razie nie chcę tego robić. Ogólnie właśnie może byśmy zaczęli... Nie idźmy, że tak powiem, od razu w wątek główny, tylko... O, Lara, czy ty doskoczysz tam? Pozwiedzajmy, ile się da. Nie mam na to miejsca. Dobra, to jest jakiś wilk. Albo inny dingo. Tu ta ściana wygląda na... A, myślałem, że jednak... Dobra, dobra. Bo my zaraz pojedziecie, ej. Pięknie. Ale to od razu kolejne wilki na mnie czekają. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. Dobra.
Pozbierajmy sobie te skórki. Coś jest. Okej. Mamy rudę. Złota. A przy to jakieś pieniądze, tak? Dobra, a gdzie jest ten totem? Musiałbym na drugą stronę się jakoś wbić, tak? No dobra, coś pokombinujemy. I tu jeszcze na górę. Dobra. Jest gdzieś tam. Ordynarny skok. Lara się nie połamała. Punkt umiejętności nawet zdobyłem. Cieszę się, że Johna żyje. Mamy ile punktów do rozdania? 5. Przyjaźnie. Ja bym pewnie przyszła pieszo do misji. Ale Johna poprosił Abby o podwiezienie, a ona się zgodziła. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrym miejscu i znajdziemy skrzynię przed Trójcą. W nocy trzęsienie ziemi zniszczyło rafinerię. Teraz jeszcze ten wulkan. Czy to tam dojdzie do następnego kataklizmu? Musimy położyć temu kres. Chciałbym zaznaczyć, że... jak Kozumel. Ty też pomogłaś, jakby nie patrzeć. W tym, żeby ta rafineria wybuchła. Dobra, ulepszamy co się da. A że mam trochę sprzętu. To się da sporo, jak widzicie. Co mogłem, to się udało. Dobra, wiem. Ale jak już tu jestem, to... Powinnaś, Laro, wskoczyć.
No i wszystko jasne. Jeżeli chodzi o ten monolit. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Opisuję coś, co jest blisko. Pływam z żółwiem. Widzą mnie tylko ci, którzy wyzbyli się strachu. Czyli tu też jest flaga, tak? No. Szkoda, że nie mamy jeszcze tej maszynki do takiego szybszego przemieszczania się po linach, ale no trudno. Stąd powinienem sobie jakoś wrócić. Aczkolwiek tutaj jeszcze jest jakiś jegomość. Widziałaś? To był kondor. Wspaniałe ptaki. Ach, musiałam go przegapić. Niektórzy tutaj uważają, że one przynoszą szczęście. Ale to tylko ptaki. Ludzie lubią myśleć, że zdarzy się coś dobrego. I dobrze, tylko niech nie pokładają w tym całej nadziei. Okej. Ale to kondorem się zajmiemy przy innej okazji. A, to jest to miejsce zamrożone. Trochę dziwnie, ale trudno. Możemy się wymienić, jeśli chcesz. Jak leci? Zobacz, co mam ciekawego. Zobacz, co ja mam ciekawego. Dobry interes. Wiadomo. Tego drewna też mogę ci trochę z wielką chęcią sprzedać. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Dobry interes. Tych też mogę. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Przecież tego tu wszędzie jest w opór, więc... Na pewno będziesz zadowolona. To mnie interesuje. Dobry interes. Interesy z tobą to sama przyjemność. Jakieś zadania? Ciężka praca wpływa korzystnie na duszę. Sekta utrzymuje tę misję swoją ciężką pracą od ponad 400 lat. Wtedy przybyli tu Angel de la Cruz i Trulos Serrano i natychmiast zabrali się do pracy. Po dziś dzień wyznajemy ich filozofię. Mówi, że praca jest jedynym sposobem na zbliżenie się do Boga. Okej. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale zauważyłaś, że świat wydaje się tu cieńszy niż w innych miejscach? Jakby tu była tylko zaciągnięta zasłona i gdyby znaleźć sznurek i pociągnąć, ukazałoby się niebo? Zdaje się, jakby było tu namacalne połączenie pomiędzy tym życiem i następnym. A może wszyscy już jesteśmy martwi? Albo może powinienem na jakiś czas zejść ze słońca? Drobowiec. Cuídese! Drobowcem się zajmiemy, ale myślę, że później. Ewentualnie ja go sobie sam już zrobię po wątku głównym. Idźmy z Johna. Więc gdzieś tutaj jest jakaś krypta? Tajemna krypta. Dlaczego tajemna? Skoro Lopez miał z tym coś wspólnego, trzeba będzie wytężyć głowę. To dobra teoria. A co u ciebie? Dowiedziałeś się czegoś przydatnego? Mam ulotkę. 7 kroków bliżej Boga. Kto wie?
Może się przyda. Dziwne, że jest tylko 7 stacji. Widocznie to starsza tradycja. Jezus bierze krzyż, upada po raz pierwszy, spotyka swoją matkę. Święta Weronika obmywa mu twarz, a potem on upada po raz drugi. Następnie zostaje przybity do krzyża, a na końcu złożony do grobu. Okej, i na pewno te 7 stacji nam się przyda. Czyli bierze krzyż, upada, ocieranie łez, czy spotyka matkę, ocieranie łez, upada, krzyżowanie i zdejmowanie z grobu. Z krzyża oczywiście. No, zupełnie chyba... jak mauzoleum. Czyli chyba dobrze idziemy, prawda? Dawno tu nikogo nie było. Johna, czuję coś dziwnego. Zbliżamy się. Rozejrzymy się tutaj za śladami po Lopezie. Czapla oraz zaćmienie. To zapiski założyciela sekty 7. Mówią o funduszach przeznaczonych na remont biblioteki. Ewidentnie tam widać, że coś jest, ale... Albo jeszcze Lara. Albo jeszcze Lara tego nie widzi. Albo jeszcze nie chce tego widzieć. To jest krzyż. Standard. Dobra, spróbujemy może na górę. Dostać. Coś może na górze znajdziemy. Standard. Johna, ta książka mówi o jakimś nieznajomym, który przybył do misji. Założył sektę 7. Może to był Lopez. Jak na ulotce. Musimy być już blisko. Szukajmy dalej. Dziwne, że to się nie rozleciało tak jeszcze do końca. Znaczy nie, żebym narzekał, tak? Bo... się mogę normalnie przemieszczać. Aczkolwiek trochę bym się bał, bo to można by było w moment wylądować. Tardaremos eternidades. Dos años. Un paso a la vez. Oh. Słońce straci swój blask, a światło księżyca przyciemnieje. Apokalipsa. Czuję, że panowie z ekipy remontowej będą mieli troszeczkę więcej do wyremontowania. Wygląda na wykonany w XVII wieku. Może Lopez go zostawił? Pewnie na pewno go zostawił.
Czego my tu szukamy? Tajemniczej krypty. I możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Johna, to dwa cytaty z Biblii. Słońce pociemnieje i możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Co to znaczy? Czapla i zaćmienie, to o to chodziło. Szukaj czapli i zaćmienia. No to jest. Pod tym jest jakieś malowidło. Tak tym czekanem to szybko idzie rozwalić te malowidło. Veracruz. Prawdziwy krzyż. Czy to to, co myślę? Srebrna skrzynia. Nie ma wątpliwości. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. To są stacje drogi krzyżowej. Ale sporo ich brakuje. Przed rokiem 1600 było 7. Może pochodzić z czasów Lopeza. Zostawił wskazówkę. Tak, to całkiem w jego stylu. Aha. Sprawdźcie, czy będzie... znajdziemy jakiś krzyż. Dużo rzeczy całkiem w jego stylu. Znajdziemy skrzyżę. Jak wymyśl. Jest krzyż. Znalazłaś coś? Tak. Jezus bierze krzyż na ramiona. Możesz podnieść? Jesteś na dół. Wygląda jak droga na dół. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Po raz pierwszy. Można od razu się... Ambulate tum lucem habetis. Krocz, kiedy masz przy sobie światło. Można się domyślać. Iść te światło. Trochę dużo tu tych krucyfiksów. Nie chciałbym zostać tu pochowany. Z głową rzuconą za jakiś krzyż. Jakiś różaniec. Kiedy masz przy sobie światło, aby ciemność cię nie pochłonęła. To wygląda na wskazówkę. Albo groźbę. Wygląda jak Maria Dziewica. Stacja trzecia. Jezus spotyka swoją matkę. Lustro wygląda na zakurzone. Mam wskoczyć na Maryję? Podsadzę cię. Goddammit. Zadziałało. Światło prowadzi w tym kierunku. No dobra. Co stało się z tymi ludźmi? Wygląda na to, że światło coś włączyło. Lara! Nic ci nie jest? Masz szczęście, że to było trochę zardzewiałe. To musi być stacja czwarta. Tak. Przyjrzyjmy się tym freskom.
Na tym jest widoczna kobieta. Weźmy te artefakty. Znajdę. To na pewno nie. Ktoś inny też się zbliżył, ale miał pecha. Wygląda, jakby przyjmował tutaj krzyż. Przyjmowanie krzyżu na pewno odpada. To też odpada, no bo tu zginęliśmy. No to... Ci ludzie wyglądają, jakby byli torturowani, nadwieszeni pod sufitem. Nie wydaje mi się, żeby to była zwykła krypta. Wydaje mi się, że to będzie to. Wow. Upada po raz drugi, tak? Stacja piąta. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. No to zostało nam ukrzyżowanie i zdjęcie z krzyża. Lara, czy to jest to, co myślę? Znowu stację drogi krzyżowej? Ale z mumiami. Czy to nie jest świętokradztwo? Niekoniecznie. To może być uznane za ostateczne poświęcenie. Albo byli po prostu chorzy. To musi być stacja szósta. Szósta to będzie to. Teraz go podnoszą. Wygląda jak kościół. Zostali ustawieni jak mnisi. No wygląda to nie najprzyjemniej. Nie w tą stronę, w tą. Czyli Lopez odtworzył całą drogę krzyżową za pomocą mumii. To chyba świętokradztwo. Wydaje mi się, że to było miejsce. Dosłownie, domyślałem się, że to jest miejsce. Teraz musimy trochę do tyłu, żeby złapać światło. To obrzydliwe. Cieszę się, że nie było mi tu zarówno. Drugą stronę. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. Nie pozwól Lopezowi namieszać cię w głowę. I tak sprawię, że to mamy to. Zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. Nie pozwól Lopezowi namieszać cię w głowę. Widzę, że zdublował się dialog. Co się tu wydarzyło? Kazał swojemu uczniowi to zamurować, a potem... Żadnych świadków. Jest i... skrzynia. Skrzynia i szczel.
Jedynie z moich dłoni przeznaczenie przejąć może wyłącznie ktoś czysty i sprawiedliwy. To chyba o tobie. Wyprowadził nas w pole i sabotował wszystkie poszlaki. By trójca nie znalazła skrzyni. Ani mieszkańców Paititi. To pochłonęło go całkowicie. Ciekawe, czy coś się wydarzy. Po podniesieniu tej skrzyni. Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, dopłyńmy gdzie trzeba, bo tutaj będzie średnie miejsce na zakończenie odcinka. Nie chcę robić jak Polsat po prostu. I tak to od razu poznacie ciąg dalszy historii. Chyba, że zginę. Jak z buta, jaki wjazd. O, kończy się tlen. O, Laro, dasz radę. Gdzie ona jest? Nie wiem. Po prostu oddaj mi skrzynię. Pierdol się! Koniec rozmowy. Alaro! Stój! Pozwól mu odejść. Co ty, Lara, robisz? Wypuść go. Wtedy oddam ci skrzynię. Lara, co ty robisz? Straciłam już dość ludzi. I tak oddałeś skrzynię bez gwarancji. Ej, Lara, co ty? Wiem o tym. Twój ojciec był geniuszem. Straciłam go, zanim mogłam to zrozumieć. Przyjaźniliśmy się. Lecz miał jakąś obsesję. Nie znałeś go. Nie widział tego, jak niszczycielskie mogły być efekty jego pracy. Trzeba było to przerwać! Oho! Co za twist? Kazałeś go zabić. Szef trójcy kazał zabić. Miał zamiar ujawnić wszystkim informacje o Paititi. Wszystko, co kocham, no, co walczyłem! Zniszczyłby cały mój świat. A co z moim światem? Przestań, Laro. Nie sądzisz, że to to samo? To samo? Dla 9-letniej dziewczynki byłam dzieckiem! Zbyt dużo leżało wtedy na szali. Chodziło o całą cywilizację, setki lat niepodległości, tysiące istnień. Nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Tu się zgodzę, zawsze jest wybór. Nie jest za późno. Pokłoń się, Unuratu.
i uratuj słońce. Nie. Zagrożenie trzeba usunąć. Ty żałosny, egoistyczny, tchórzliwy morderco. A ty, Laro, ile istnień zabiłaś? I niby w imię czego? Wow. Ambitnie. Uciekaj! Zatrzymać go! I wyryj. Mocno. Dobra, jest ich tu trochę. Ale w tym momencie zakończę odcinek, także trzymajcie się i do następnego. Hej. Zmieni, to nam o tym powie. Wrócimy do Kan i będzie...